Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj znowu testy, ale powiem wam taki trochę nietypowy test. Znaczy, ja już jestem po testach, teraz nagrywam to, co było testowane. I zobaczcie, kolejna bateria w moim tutaj zestawie, 24 V 100 Ah, ale no, taka trochę przymała. A powiem wam od razu, zaskoczyła mnie i pobiła te wszystkie, to wam mówię, będzie to w filmie przy całym teście, ale podejdźmy najpierw do produktu, czyli bateria LiFePO4 24 V 100 Ah. Lubię, jak bateria ma na sobie całą specyfikację, czyli macie tutaj nominalna pojemność, ile watogodzin, maksymalne ładowanie i wszystkie prądy, którymi można tutaj się obsługiwać. Temperatury bardzo fajne, bo instrukcja to się ma raz, a później się je wyrzuca. A tutaj wszystko jest na baterii, także to jest na plus. Słuchajcie, dodatkowo tu jest pierwsza bateria, którą mam z łącznością Bluetooth, czyli na aplikacji możemy sobie poobserwować, co się dzieje w środku. Tutaj popatrzcie, nawet 300 amperów można 1-2 sekundy szarpnąć, ale to chyba lepiej nie próbować. Co do, słuchajcie, aplikacji, znaczy to tak, bateria jak bateria, LiFePO4 jak każda, test pokażę, jak dała radę. Tutaj z boku mamy kody QR na baterii, czyli pierwszy kod jest, żeby aplikację sobie ściągnąć, a drugi kod, żeby się połączyć przez Bluetooth właśnie z tą baterią. I tak wygląda ta aplikacja. O, może tak pokażę. Na aplikacji mamy wszystkie dane, które są potrzebne do pracy, czyli woltaż, temperatury. Tutaj jeszcze na dole są ogniwa, słuchajcie, tylko tak, raz na tej aplikacji się pokazują, raz nie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może temat do poprawy, bo dół powinien tak wyglądać, że można sobie podglądać wszystkie ogniwa. To jest akurat zrzut ekranu zrobiony. Na filmie wszystko będzie pokazane na bieżąco, bo na początku tego nie było. Skontaktowałem się ze sprzedającym, z taką koleżanką. Wszystkie tematy dotyczące tej baterii w opisie filmu, gdzie to można kupić, i grupę na Facebooku, numer WhatsApp i inne tam takie. Także bardzo dużo informacji dostałem. Wszystko wam udostępniam na Facebooku, jakby to kogoś interesowało. I z tą aplikacją było tak teraz, że nie było widać ogniw, później poprawili, były widać ogniwa, dzisiaj widzę, że dalej nie widać ogniw, także może jakiś tam temat aktualizacji czegoś i będzie z powrotem widać. Także co będę wam tutaj więcej, słuchajcie, was męczył. Zapraszam was na test i powiem wam, no, zaskoczyła mnie ta bateria na plus. I słuchajcie, lecę z ładowaniem baterii, bo już magazyn pełny, niskonapięciowy, nabity na full, jest 11.50, także ładna pogoda. Zobaczcie, 28.4, 28.5, także jest na odcince. I to trzeba gdzieś tam energię wepchać, chociaż trochę tych watów. Jak widać, PV-ki leci 900, a wykorzystuję z tego 700. Tylko te liczniki to tak pokazują, jakby chciały, a nie mogły. Także ładuję baterię. I aplikacja, no, fajna rzecz, można sobie tą baterię podglądać. Pokazuje tutaj rekomendowaną pojemność. Ja się tego naumieć jeszcze muszę. Tutaj nam pokazuje, ile zostało do końca ładowania. Tutaj co mamy uruchomione na baterii. Woltaż 27 V, 19 A, idzie 533 W w baterię i średnia ogniw 3,38 cykle. Fajny temat będzie z tymi cyklami, jak będzie liczył cykle. A bateria będzie tutaj w magazynie wpięta, czyli będzie liczył całości cykle, ile było z całości rozładowania. Dla mnie to pożyteczna rzecz, bo wreszcie będę miał jakiś też punkt odniesienia. Jeśli to jest wszystko w układzie jak na razie równoległym, no to będzie razem z nimi pracować, to się gdzieś ją wstawi i będzie fajnie. I temperaturki nam pokazuje też najwyższą, najniższą, średnią. Także bardzo fajny podglądzik. No i dzisiaj, no, już zaczyna się klątwa off-gridu, jak to mówią. Magazyn wysokonapięciowy też już nabity prawie do pełna.
Ten ma akurat pojemność 40 kWh, ale też większa moc do niego idzie. Poleci do niego, słuchajcie. No teraz coś tam, może chmurka przyszła, ale 8 kW pchało cały czas. I dzisiaj już, zobaczcie, w magazyn poszło 23 kWh, z produkcji 40 kWh, a jest godzina, jak widzicie, 12 praktycznie dochodzi. Także ładny uzysk dzisiaj będzie, jak się pogoda nie zepsuje. No i trzeba będzie coś pokombinować z rozładowaniem później baterii. Chyba w tamten magazyn będę rozładowywał, ale jak się ciemno zrobi, bo nie mam gdzie pchać tej energii jak na razie. Pasuje ten zbiornik 800 litrowy tutaj był, tym sobie w niego pchał teraz, bo jutro, pojutrze ma być problem z pogodą. I zobaczcie, CW już nagrzane. Układ CW, jakby kto nie wiedział. Już zaczynam pchać w drugi zbiornik. Przed chwileczką jeszcze zawór trzydrogowy, który jest tutaj pracował. Tutaj się pojawiło na tym termometrze 50, na tym czujniku 56 stopni i włączył się obieg tego zbiornika. Normalnie kolektory latają z tym zbiornikiem, włączył się obieg drugiego zbiornika i instalacja w tym momencie, mimo słońca, stanęła i się rozgrzewa od nowa. Także już zabezpieczenie przegrzania zbiornika pierwszego działa. Zobaczymy, jak jest z dużym, ale lecimy na razie z tematem baterii. No i pomału zbliżamy się do końca ładowania. No nawet te procenty, powiem wam, w miarę. O! Ha! Ale trafiłem. Ale czekajcie, bo jeszcze idzie. 28,42, czyli tutaj on ma tutaj ustawione. Jakieś 28,40 maksymalnie. Jego, nie wiem, ten BMS w tej aplikacji. Ja cisnę dalej, bo ja to muszę naładować do 29,5, także. Nie 29,5, tylko 29,2. Jak się sklicę po 4 do odcięcia, nie? Będę ładuję dalej. No i prąd ładowania coraz niższy. Już tutaj mamy 13 Amper, 28,61. Tylko czy ładowarka ogranicza, czy bateria nie dopuszcza? No to jest pytanie. Powiem, jeszcze nie wiem tego. A tutaj zaczynam ciągnąć pomalutku z tego magazynu, bo tylko 420 W już idzie z PV-ki. No jak wiecie, moja instalacja jest na południowy wschód, czyli tam, tamtym, o, tam, tam, na tą stronę, a już jest pół do trzeciej, także już słońce świeci bokiem na tą instalację i zaczynamy ciągnąć z magazynu. Także zaraz będę, że tak powiem, go doładowywał z tej baterii. A tutaj już prawie koniec. Temperatury 30 stopni, najcieplejsze ogniwo ma, najzimniejsze 26, także wszystko w całkowitym porządku. Pojemność mamy, no nic, lecimy do oporu. No i nie dotrwałem do końca ładowania, no ale magazyn, bateria się naładowała, słuchajcie, do pełna. Tutaj też już się troszeczkę uspokoiło, lekki pobór jak na razie. 26,6, zmniejszyłem ładowanie z 28,5 na 28 V. I tak, jak tu wygląda nasza bateria, zobaczcie. 26,7 trzyma sobie teraz na postoju. Także najwyższe, najniższe, trochę tu się, słuchajcie, pozmieniało delikatnie, zobaczcie. Mamy najwyższe, najniższe ogniwo. A wiecie, co tu się konkretnie zmieniło? Zobaczcie. Wrócił widok ogniw. Tego widoku nie było, jak tutaj ogólnie z tą baterią miałem kontakt z koleżanką Maxion, chyba jakoś tak się nazywa. Paragon też tę koleżankę zna, bo od niej ogniwa bierze. Także od niego też zobaczyłem te baterie, także się z nimi skontaktowałem z ciekawości, bo chodziło mi właśnie o ten podgląd i przyszła aplikacja i nie było tego podglądu. Tak się troszeczkę zacząłem dowiadywać, że ten pogląd podobno zabrali, bo ludzie za dużo kombinowali, bo tu jeszcze można ustawić pojemności, inne rzeczy, nie, i za dużo ludzi grzebali, że niby to usunęli. No ale ja mówię, jak to teraz? To chyba jest najlepsze w tej baterii właśnie, że sam można ogniwa popodglądać i powiem wam, no rano dzisiaj była wymiana nasza na Messengerze, akurat się z nią kontaktuję. I teraz tak przychodzę, patrzę, są ogniwa.
I słuchajcie, i bardzo dobrze, że są te ogniwa, bo będzie teraz fajnie widać, jak będziemy rozładowywać, znaczy ja będę rozładowywał, prawda, na dole, jak się rozchodzą te cele. Znaczy nie cele, co ja mówię. No zgubiłem po prostu słowo. Jak się moduły po prostu rozchodzą, woltaż na nich i później będę ładował jeszcze raz do pełna. Będziemy obserwować, jak się też rozchodzą przy samej górze. To mnie bardzo ciekawi właśnie, bo na tych moich bateriach tutaj nie mogę tego wyczaić, prawda? Każde jest po 8 ogniw, o ogniw, po 8 ogniw. Tu też jest 8 ogniw, tylko nie wiem, jak oni to tam sprasowali, ale dobra. I tu nie mam jak, a tutaj sobie poobserwuję. I bardzo mnie to ciekawi, także bardzo fajny test się zapowiada. I tutaj jak na razie widzicie, elegancko wszystkie trzymają, czy 34. No to co? Trochę tutaj trzeba jeszcze rozładować i jadę, pcham w te baterie, no bo tutaj tak naprawdę z jednej na te wszystkie 6 to się tak rozejdzie, jak, że tak powiem, po kościach. I jeszcze postanowiłem dobić go z rana. Zobaczcie, tutaj mamy woltaż, rozjazd i na ogniwa. Także 28,74. Tutaj sobie ogniwa obserwujcie. Ja to tak okiem wszystkiego nie wyłapię. O, i tyle, odpięło. Także zawsze robiłem też, że ładowałem do pełna, zaraz rozładowanie. Teraz też, żeby nie było inaczej, bo no bo jest rano. Całą noc nie miałem czasu, wczoraj nie miałem czasu, także dzisiaj go rozładuję i mam wyjazd, a później jak przyjadę, to się pewnie naładuję i zobaczymy, ile kilowatogodzin w niego weszło. Także zakładam przetwornicę i lecimy z rozładowaniem. A jeden mi się uda jeszcze standardowy test wykonać, czyli pompa ciepła. Najczęściej to jest u mnie pompa ciepła, jak jest no, w lecie zbiornik za bardzo nagrany, nie mam opcji, to wtedy idę w magazyn, a tak to cały czas jest na pompie ciepła, także cały czas takie same warunki do testu każdej baterii. A przez to, że na zbiorniku mamy akurat w połowie, moment, jeszcze raz, 48, no prawie 50 stopni, także ja go mogę do 60 pompą ciepła grzać, czyli odpalamy, słuchajcie, ale jeszcze jak to wygląda, 27,36 dobity do pełna, rozjazd 0,8 mV, powiem wam, elegancko ogniwa na razie stoją, nic się nie dzieje, temperatury też, no nie mają być z czego temperatury, także co, odpalam pompę, termostat chadzia, poszedł, przetwornica zajęczała, a moment, nie zresetowałem licznika z tego wszystkiego, chwileczkę, lecę komisyjnie reset, zapomniałem licznik zresetować, monitor energii cały czas też ten sam, a i to tak pod kątem źle strasznie widać, ale okej, lecimy, dobra. Finalnie liczy się ile, o, czego ja dni dałem, coś tu poprzestawiałem, jest tam, jest koszt, kilowatogodziny mamy, o, o, tak widać, jak się pod kątem w dół patrzy, to wszystko widać, lecimy, 530 watów tutaj nam pokazuje na watomierzu, a co nam tu pokazuje, tu nam pokazuje, a tu nam 609 pokazuje na baterii bezpośrednio, że wychodzi, czyli 530, 670 watów straty by było na tej przetwornicy, no bo on nam tutaj przelicza to, co wychodzi z baterii, idzie na przetwornicę, przetwarza, a tutaj mamy 540, a mniej więcej przetwornica pokazuje 25 i 3, 2, a tutaj mamy 26, 35. A, punkt pomiarowy, jeden wprost w baterii, drugi na tym i przewody tutaj są 6, nie, 4 mm, także strata też na przewodach, ale cały czas jest ten sam zestaw, także nic nie zmieniam, żeby te testy były w miarę wiarygodne. No i tutaj ogniwa, zobaczcie, 0,2 mV rozjazdu, także elegancko, dobra, do odcięcia. Druga godzina testu minęła, wyciągnięte mamy, słuchajcie, już 1,2, prawie 1,3 kWh.
ciągnę, no średnio tak 590 watów mu tutaj pokazuje, a tutaj mi pokazuje, że wyciągam 660, czyli jakieś 70, około 70 watów jest różnicy pomiędzy tym, co wychodzi z baterii i nam tutaj ginie i zostaje nam tylko tyle. I zgodnie z aplikacją mam jeszcze dostępne 44%, 44 amperogodziny i czas pracy baterii jeszcze jest na godzinę 42. Czyli patrząc z 1,25, no to widzę, że tak w miarę to by się wszystko zgadzało. I ogniwa też sobie bardzo fajnie tutaj radzą. Przewińmy go. No zobaczcie, tutaj o najbardziej to nas to interesuje. Praktycznie nie ma rozjazdu na... O, teraz nie widać. 0,1 V. Trzymają się elegancko, powiem wam, fajna sprawa do obserwacji ogniw, bardzo mi się to podoba. Także myślę, że jak przejdę na 48 V, to się taka druga bateria u mnie pojawi i będzie można fajnie obserwować, jak to pracuje z balanserem 24 V baterii, jakby z balansera, jak to się wszystko zachowuje. Także no, szykuje się dużo ciekawych testów. Także lecimy z rozładowaniem dalej. Minęło 3,5 godziny, słuchajcie, i bardzo ciekawie to wygląda. Zobaczcie, 21,5 kWh już poszło. Tutaj będzie porównanie do poprzednich testów, święta kartka. A tutaj nam aplikacja pokazuje takie rzeczy, że jest 3%, 6 minut do pustego, ale woltaż jest 25 V. Aplikacja pewnie jest do 25 V ustawiona, a ja cisnę do odcięcia. Także rozjazd na razie mamy 0,06. Temperatury na ogniwach, najgorętsze ogniwo 31 stopni ma, najsłabsze 28, także nic się tutaj nie dzieje. No i jak widzicie, ogniwa, tak mówiąc, tym rozjazdem bardzo dobrze to się wszystko trzyma przy 25 V. Rozładowanie już 740 W, 30 A, bo woltaż nam spadł, także się czepią, że znowu mówię woltaż. No dobra, tutaj mamy, jak to wyglądało wcześniej. No i powiem wam, zobaczymy, czy się uda przebić ten wynik, czy nie. No słuchajcie, troszkę to podejrzewałem, ale idziemy na rekord. Tutaj już się wszystkie parametry pokończyły. Ja mówię, do 25 V pewnie jest ustawione po prostu całe naliczanie. Mamy 24,6, 24,4, no to już zaczyna to wszystko skakać. Rozjazd 0,14 milivolta na celi. Także nie ma na razie tragedii, no jedna już tutaj nam poleciała na 2,96. I co? Zobaczcie, może tak, najpierw to... Mamy 2-3 kWh wyciągnięte. Czyli zaczynam się zbliżać do najlepszego wyniku ze wszystkich zestawień. No, bardzo ciekawie to wygląda. No i ciśniemy. Ciśniemy do oporu. Ja normalnie używam magazynu, tylko ja ją podepnę pod swój falownik, zobaczę, co tutaj też pokazuje, a co mi z ustawień falownika też wychodzi, bo u mnie magazyn pracuje pomiędzy 24 a 28 V. Teraz sobie ustawiłem, tylko między 24 a 25 jest doładowywany teraz tym falownikiem. Jak zmienię falownik, to ustawię między 25 a 28, żeby bateria już przy 25 stała. No ale tutaj no, bardzo fajnie to wygląda. Może nowa generacja ogniw albo coś. Mały, a potrafi. No i mamy najlepszy wynik, słuchajcie. 2365 W, jeszcze lecę. Tutaj najlepszy był 2351 W. Wolty już lecą nam w dół, na łeb, na szyję, że tak powiem. 24-23 to już jest końcówka praktycznie, ale rozjazd, jak widzicie, 307 V i 2,84 V na ogniwach. Temperatury też się trzymają, nie ma jakiejś dużej też mocy pobierania, także tutaj nie ma być skąd temperatur. I tak się tutaj nam zachowują ogniwa, ale ogniwa przy właśnie
jak ja to mówię, na górze i na dole zawsze się będą rozjeżdżać. Tutaj tego nie przeskoczymy, na dole się będą bardziej rozjeżdżać jak na górze. No i cisnę do końca i już Wam powiem, ile wyszło finalnie, jak się to wszystko porozpina. Walczy dzielnie, słuchajcie, 24,5, bo przetwornica zaczyna dawać sygnały. Ale tutaj chcę Wam pokazać, jak się ogniwy rozjeżdżają. Zobaczcie sobie, to na pewno wiele osób zainteresuje. Rozjazd mamy już 41,041 V, no ale 21,40, także to tak nigdy nie schodzimy z baterią. Dobra, do odcięcia czekam, coś puści, będzie dłuższy film, ale poobserwujmy tutaj, bo na pewno wiele osób to zainteresuje. I jak się to właśnie zachowuje i co puści. A z drugiej strony, jak to jeszcze będzie trwało 3 minuty, to też nie ma sensu, nie? No ciśnie, tutaj chyba do 19 V jest BMS, tak jak standardowo przy wszystkich. Ale czy na pewno? Tego to nie wiem, powiem Wam. Temperatury 35 stopni, najgorętsze 32, najchłodniejsze, także cała bateria w jednej temperaturze. Rozjazd nie jest jakiś, nie wiadomo jaki duży, powiem Wam. Ja mam porównanie do baterii wysokonapięciowej. Tam troszeczkę to inaczej się chyba obserwuje. Tutaj pierwsze moje obserwacje. No ale daję radę. Coś zaraz się wyłączy. Mi się wydaje, że za chwilę chyba przetwornica odetnie, a nie bateria. Ale ciśniemy, słuchajcie, ciśniemy ile się da. Wiem, że sobie to dacie w szybszym tempie, albo jak, żeby mojego mamrania nie słuchać. No słuchajcie, jest, będzie 2465 watogodzin z baterii, która ma 2560 watogodzin. No tego to ja się nie spodziewałem, powiem Wam. Ciśniemy. Ja nie pamiętam przetwornicę, kiedy obcina, czy przy 19 V obcina. Już jest walka o wszystko. 198 V już nie ma z tego robić. No ale jedziemy. Jak do końca to... No i tyle. Obcięła przetwornica, a nie WMS baterii. No i bardzo dobrze. No to teraz jeszcze, jak jest już możliwość, to poobserwujmy, jak się to podnosi. Wszystko, bo teraz na pewno ogniwa oddadzą i się troszeczkę wyrównają. 21, 29, 35, rozjazd zaczyna nam spadać, 0,40, 0,39, o jak się ładnie te ogniwa tutaj zaczynają podnosić i wyrównywać. Temperatury się raczej nie zmienią. Ale ten rozjazd jest coraz mniejszy, 0,34, o bardzo ładnie to się wszystko teraz podnosi. Już mamy 22 V, także nie ma strachu, jeśli tutaj mamy falownik urządzenia poustawiane, w moim przypadku akurat, o, jeszcze się obudziło, ale ty już się nie budź, ty już się nie uruchamiaj, ty już nie, bo nie ma potrzeby, test jest zrobiony, a właśnie, ile nabiło? Oficjalnie 2000. No i coś sobie kliknąłem i zobaczyłem, że mi się nie nagrało, także oficjalnie 2470 watogodzin wyciągnięte z pojemności 2560 watogodzin. Także no powiem Wam, nie spodziewałem się takiego wyniku, także on sobie teraz tu postoi kilka dobrych godzin, tak jak tutaj sobie stoi. O, już rozjazd się, że tak powiem. Rozjazd się już tutaj między ogniwami, zobaczcie, wyrównał. Bardzo ładnie mamy 0,13, 23 V, także ona sobie teraz odda. I jak wrócę, zapinam i zobaczymy, ile trzeba w nią w energii wpakować, żeby odzyskać to, co odzyskałem. Dobra, wróciłem, biorę się załadowanie. Godzina 18:30, także do północy chyba będzie się ładowało. I tutaj mamy pobój z sieci, prawie 550 W, do baterii leci 500, także około
50 W tu jest teraz w temacie straty, czyli tam było 70 W straty na tamtej przetwornicy, na tej jest 50 W straty według tych urządzeń. I bateria jak na razie na spokojnie, rozjazd praktycznie nie ma rozjazdu, temperatury się uspokoiły, no bo postała, prawda, dłuższy czas. No i obserwacja, obserwacja i jeszcze raz obserwacja. Dobra, ładuję i zobaczymy ile wyjdzie, bo tutaj już nie ma co kombinować. Ogniwa teraz będą równiutkie. Ile, jak się rozjeżdżają u góry, to wiecie, bo doładowanie robiłem wcześniej, także interesuje mnie tylko i wyłącznie teraz ile kWh wejdzie w tą baterię i zobaczymy tą różnicę między ładowaniem a rozładowaniem. Ale powiem wam, no podoba mi się ta bateria po tym rozładowaniu. No i się ładuje, słuchajcie, 5 godzin już się ładuje, 3 kWh wciągnął i pokazuje, że jeszcze jakieś 12 minut, a może i więcej będzie się ładował. Na razie na celach święty spokój, 27-35 V mamy na baterii, no i pcham. Cały czas pcham w tą baterię. Myślałem, że do 11 zejdzie. A tu już prawie 12. No nic, jak test to test. Trzeba doczekać do końca. Znaczy ja tu nie siedzę, idę sobie dalej film pooglądać. Ale tak już trójka z przodu to myślę dam znać. I słuchajcie, finał. Także trzeba było wsadzić 3168 Wh w baterię. Bateria naładowana na 100%. Już tutaj odbiło. I mamy tak jak jest dobite, tak na full rozjazd 0,05 V. Także praktycznie tutaj jakichś drastycznych rozjazdów nie ma. Elegancko to się tutaj trzyma. I tak, wnioski będą jutro, bo już jest 12 w nocy, idę spać, a jutro będę myślał. No i słuchajcie, finał. Ja już tutaj troszeczkę urządziłem, przywiozłem sobie pustaki, znaczy pustaki szalunkowe, żeby kolejnego sadzić. Widzicie, on jest trochę wyższy jak te, no ale jest o wiele krótszy, także więcej mocy w mniejszym pudełeczku, mi się to podoba. Plątanina jest po to, żeby właśnie tą baterię trochę rozładować, a magazyn podładować. Muszę wyrównać, żeby z takim samym woltażem, takie same wolty były na baterii, na magazynie. Wtedy mogę to śmiało wpinać, żeby już się nie musiała niepotrzebnie podnosić, tylko cała po całości. I tak jak mówiłem, ten pająk tutaj przedłużka po to, żeby kolejne dwie baterie podłączyć. Przynajmniej dwie, może jeszcze w przyszłości jeszcze więcej. Zobaczymy, może tu jakiś regał powstanie, to się wszystko zmieni. Wszystko jest w trakcie. No i takie o, jeszcze małe podsumowanie. Czyli słuchajcie, z rozładowania było 2470 Wh, a żeby naładować z powrotem trzeba było wsadzić 3168 Wh. To żeby wsadzić, ja się na to za bardzo nie patrzę, bo u mnie baterie są ładowane tylko i wyłącznie praktycznie ze słońca. Na tym falowniku, co mam, jeszcze doładowuję. Jak się wreszcie pojawi deje, to baterie będą stały w miejscu i wszystko co będzie w nich uzupełniane tylko i wyłącznie z energii słonecznej, żeby energii z sieci nie przetwarzać niepotrzebnie w tą i w tamtą stronę, bo na razie nie ma jeszcze taryf dynamicznych i innych rzeczy, to nie ma sensu. Tylko i wyłącznie ze słońca ładuje baterię. Także mi się to, słuchajcie, podoba. No niestety trochę jedno troszeczkę mnie boli, bo znowu aplikacja zdechła. No nic, może to poprawią. Próbowałem, jeszcze włączałem, jeszcze baterię podłączałem. Może na balanserze się pojawi. Ale się nie, ogniwa nie pojawią. Ale jak widzicie, to działało. Także jest kilka innych aplikacji tutaj do... Dla filmu muszę użyć tej aplikacji, która jest dedykowana, ale jest parę takich aplikacji, które tutaj już są sprawdzone i się łączą, tylko tam poszukać, nie? Bo ja nie mam do nich linków, dostałem
akurat od kolegi nigdzie nie mogę znaleźć, ale myślę, że poprawią to i będzie to chodziło. Także powiem wam, jak na razie najlepsza bateria w moim zestawie, no najwięcej się udało z niej wyciągnąć, to są takie nieduże watogodziny, ale jakbym miał wszystkie na przykład już 7 czy 8 takich, dobrze mówię, 6, 7 tak, czy 8 takich, no to to już się z kilowatogodzina może zrobić. No takie moje gdybanie i dalej taka zabawa. Także słuchajcie, jakby co, linki w opisie, wszystko jest. Ja działam dalej, coś kombinuję i tyle. Także trzymajcie się ciepło, szczęścia, zdrowia, pomyślności.